Witam Państwa gorąco i serdecznie. Dzień dobry. Witam wszystkich zebranych Państwa na uroczystości dzisiejszej z okazji jubileuszu 40-lecia gminy Pakosław. O oficjalne otwarcie imprezy i powitanie gości proszę wójta gminy Pakosław, pana Piotra Skrzypka. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich gości. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie, wspaniałą frekwencję, za to, że tak Państwo pozytywnie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. A mamy okazję podejmować wielu wspaniałych gości. Jest razem z nami pani minister rodziny i polityki społecznej, pani Marlena Maląg. Pana ministra Jana Dziedziczaka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, reprezentuje pani dyrektor Ewa Rosik. Witam także pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Tomasza Ławniczaka. Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Wojciecha Ziemniaka. Pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Wiesława Szczepańskiego. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Grzegorza Rusieckiego. Księdza proboszcza parafii Pakosław, Piotra Derdę. Księdza kanonika, proboszcza parafii Golejewko, Stanisława Czubaka. Księdza proboszcza parafii Dubińskiej, Mirosława Wawrzyniaka. Witam także kolegów samorządowców. Starostę Rawickiego, pana Adama Sperzyńskiego. Wicestarostę Rawickiego, pana Jakuba Morysona. Burmistrza gminy Rawicz, pana Grzegorza Kubika. Burmistrza gminy Miejska Górka, pana Karola Skrzypczaka. Pana wiceburmistrza miasta i gminy Jutrosin, Marka Glurę. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bojanowie, pana Jana Morysona. Przewodniczącą Rady Gminy Pakosław, panią Elżbietę Łakomą. Przewodniczących rad, radnych i sołtysów gminy Pakosław obecnej i minionych kadencji. Przewodniczącego Rady Powiatu Rawickiego, pana Romana Sidora. Radnych Powiatu Rawickiego obecnej i minionych kadencji. Koordynatora Prawa i Sprawiedliwości z Miejskiej Górki, pana Krzysztofa Przybyła. Panią doktor Ewę Cempel-Nowak. Kierownika Gminnego Związku Spółek Wodnych, pana Janusza Wielewskiego. Komendanta Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Pakosławiu, pana Adama Hausen. Prezesów poszczególnych jednostek OSP z prezesem zarządu gminnego druhem Przemysławem Łakomym na czele. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów reprezentuje pani Maria Sierpowska i pan Maciej Smakulski. Witam przewodniczącą klubu seniora Jawor, panią Marię Mikołajewską. Założycieli Fundacji MAPA, panią Agnieszkę i Piotra Smakulski. Muzyków, artystów Regionalnego Zespołu Hojnioki z panią kierownik Elżbietą Turbańską. Stowarzyszenie Co się to porobi reprezentuje pani Alicja Gniazdowska. Panie przewodniczące kół gospodyń wiejskich działających na terenie naszej gminy z przewodniczącą KGW gminy Pakosław, panią Małgorzatą Łakomy. Prezesów klubów sportowych i tu pozwolicie Państwo, że wymienię jednym tchem, a wdaniec Pakosław pan Jacek Hajduk.
Radia Rawicz, sekcja Pakosław, pan Robert Jamroży. Liga Obrony Krajów Pakosław, pan Maciej Hałas. UKS Olimpijczyk, pan Krzysztof Jakubiak. Pani Anna Bartkowiak i pani Katarzyna Pląskowska, zespół taneczny Paka. Witam także kierowników, skarbników, sekretarzy, pracowników obecnych i emerytowanych Urzędu Gminy w Pakosławiu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Kultury i Rekreacji. Dyrektorów placówek oświatowych i przedszkolnych, obecnych i emerytowanych. Osoby uhonorowane tytułem zasłużony dla gminy Pakosław. Przedsiębiorców, przedstawicieli Banku Spółdzielczego, Pałacu Pakosław, jednocześnie mecenasów i sponsorów, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie naszej gminy. Witam przedstawicieli lokalnych mediów. Niestety na dzisiejszą uroczystość ze względów zdrowotnych nie mógł przybyć mój poprzednik, wieloletni wójt gminy Pakosław, obecnie radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pan Kazimierz Chudy. Wczoraj odbyłem z nim dłuższą rozmowę telefoniczną. Nasz wójt senior przekazuje najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia dla wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Na koniec, ale w szczególności, witam wszystkich mieszkańców gminy Pakosław, a także gości, którzy przybyli, aby dziś z nami świętować. Gmina Pakosław. Tu chcemy się uczyć, pracować, mieszkać i wypoczywać. To motto przewodnie naszej gminy jest uniwersalne i ponadczasowe. Zwłaszcza, że od reaktywowania gminy Pakosław minęło już 40 lat. Nastąpiło to dnia 1 października 1982 roku. Jubileusz 40-lecia gminy Pakosław obchodzimy dziś, Święto Trzech Króli. Powodów do świętowania jest wiele i z dumą uczestniczymy w tym ważnym dla nas mieszkańców gminy Pakosław oraz naszych sympatyków jubileuszu. Historia tych minionych 40 lat pokazała, jak wiele się zmieniło, jakie postępy zostały poczynione i jak wykorzystana została szansa, którą dano naszej gminie. Gmina Pakosław położona jest na południu Niziny Wielkopolskiej, na wysokości około 100 metrów nad poziomem morza, w dorzeczu rzeki Orli, stanowiącej część dorzecza Baryczy. Występuje tutaj sporo wydm pokrytych w przeważającej mierze lasem z drzewostanem iglastym. Lasy zajmują ponad 20% powierzchni. Warunki klimatyczne w rejonie Pakosławia są łagodniejsze aniżeli we wschodniej części Wielkopolski. Pozwólcie Państwo, że przybliżę rys historyczny naszej gminy. Gmina Pakosław powołana została dnia 1 kwietnia 1935 roku z terenów przynależnych poprzednio do gmin Jutrosin, Miejska Górka i Rawicz. W ukształtowaniu jej granic zachodziły jednak zmiany. Po II wojnie światowej siedzibą przez ponad rok było Chojno, a samodzielny rozwój przerwany został w 1975 roku, kiedy podjęto decyzję o przyłączeniu do miasta i gminy Miejska Górka. Pakosław i okoliczne miejscowości traciły na znaczeniu. Wobec niezadowolenia mieszkańców wojewoda Leszczyński pismem z dnia 26 listopada 1981 roku wystąpił do ministra administracji o utworzenie gminy Pakosław. W sierpniu 1982 roku podczas spotkania z władzami wojewódzkimi w Domu Strażaka w Pakosławiu ogłoszona została decyzja o reaktywowaniu gminy Pakosław z dniem 1 października 1982 roku. Odłączenie od Miejskiej Górki nastąpiło pokojowo. Dnia 13 października 1982 roku naczelnikiem został pan Kazimierz Chudy,
który swoją pracę kontynuował jako wójt aż do roku 2018. Od momentu reaktywacji mierzono się z wieloma wyzwaniami. Dotyczyły one rozbudowy urzędu gminy, szkolnictwa, wodociągowania, komunikacji, gazyfikacji, telefonizacji, ochrony środowiska, budownictwa, ochrony zdrowia, sportu czy kultury. Podjęto jednak wysiłki i znaleziono sposób, by wszystkiemu zaradzić. Oczywiście wymagało to wielu wyrzeczeń. Zaangażowania społeczników, ponieważ wiele inwestycji w tamtych czasach było realizowanych przy pomocy społecznych komitetów budowy i zbiórek mieszkańców. Kolejne lata sprzyjały rozwojowi. Rozpoczęły działalność instytucje gminne i podmioty gospodarcze. Zadbano o rozwój kultury i szkolnictwa. Rozpoczęło się wodociągowanie poszczególnych miejscowości, a komunikacja pomiędzy nimi została poprawiona dzięki wybudowaniu czy zmodernizowaniu znacznej ilości dróg. Ponadto zgazyfikowano oraz przeprowadzono telefonizację gminy. Przywrócono między innymi bank spółdzielczy, powołano zbiorczą szkołę gminną w Pakosławiu, a także Urząd Stanu Cywilnego. Czym możemy się pochwalić i co osiągnęliśmy? Z biegiem lat gmina Pakosław piękniała i wzbogacona została jej infrastruktura. Było to możliwe dzięki własnym środkom budżetowym oraz środkom finansowym pozyskanym z innych źródeł. Obecnie posiadamy między innymi dwie szkoły podstawowe w Pakosławiu i w Chojnie oraz szkołę filialną w Sowach, salę sportową w Pakosławiu, cztery boiska w Pomocnie, w Chojnie, Sforowie i Pakosławiu, kompleks boisk sportowych Orlik 2012, kort tenisowy, świetlice integracyjne, świetlice wiejskie, place zabaw, miasteczko ruchu drogowego przy szkole podstawowej w Chojnie, ścieżkę edukacyjną w Osieku, przystanek na szlakach w Pomocnie, zalew będący miejscem wypoczynku rekreacyjnego, strzelnicę sportową, hipodrom sportowy w Pakosławiu, liczne zabytki, pałace w Pakosławiu, Kolejewku i Osieku, kościoły w Pakosławiu i w Kolejewku. Przez gminę Pakosław przebiega międzynarodowy szlak rowerowy pod nazwą Euroweru. Gmina Pakosław to także zakłady pracy dające zatrudnienie wielu naszym mieszkańcom. O działalność kulturalno-sportowo-edukacyjną dbają między innymi Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu, Regionalny Zespół Chojnioki i Młode Chojnioki, Kapela Dudziarska z Chojna, Mali Słowianie, działający przy Szkole Podstawowej w Pakosławiu, Grupa Taneczna Paka, działająca przy Ośrodku Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, Chóry Kościelne Magnifikat z Pakosławia i Czestram z Golejewka, chórki szkolne działające przy współpracy Ośrodka Kultury i Rekreacji ze szkołą i przedszkolem w Pakosławiu w ramach projektu Śpiewająca Polska, to jest Śpiewające Skrzaty oraz Moderator. Uczniowski Klub Sportowy Awdaniec w Pakosławiu, Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk, Pakosławska Liga Tenisa, Pakosławski Klub Sportowy Parada, Zespoły Sportowe w Chojnie, w Pakosławiu, Pomocnie i w Sowach, Koło Ligi Obrony Kraju w Pakosławiu, Klub Seniora Jawor, Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów, Koło w Pakosławiu, Grupa Włócze Kije z Nad Orli, Koła Łowieckie, Drob i Safari, Koła Gospodyń Wiejskich, Fundacja MAPA, powołana przez pana Piotra i Agnieszkę Smakulskich, Stowarzyszenie Wsparcie dla Każdego, Ochotnicze Straże Pożarne, które działają w ostatnim czasie bardzo prężnie, nie tylko ratując życie i mienie, ale aktywizując młodzież, organizując zawody sportowe, wiedzy pożarniczej i wiele innych wydarzeń. Przyznacie państwo, że ja na tak małą gminę tych stowarzyszeń, klubów, organizacji w naszej gminie jest bardzo, bardzo dużo. Szanowni państwo, w 2018 roku dzięki przychylności mieszkańców naszej gminy, w wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych powierzono mi mandat wójta gminy Pakosław.
Bardzo znacząco zmienił się także skład Rady Gminy, do której weszło wiele osób młodych. Następuje zmiana pokoleniowa na wielu stanowiskach w urzędzie, placówkach oświatowych, jednostkach podległych. Z niemałymi obawami przystąpiliśmy do pracy, chcąc z jednej strony realizować dalsze inwestycje, z drugiej nie pogłębiać zadłużenia gminy. Z perspektywy 4 lat można powiedzieć, że założenia te udaje się realizować. W tak krótkim okresie udało się między innymi wybudować kanalizację sanitarną w 2 dużych miejscowościach. Zbudowano kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych gminnych, a także tych przy współpracy z powiatem rawickim. Przebudowano 15 kilometrów dróg gminnych i powiatowych. Ogromnym projektem jest także realizowana termomodernizacja szkoły podstawowej w Chojnie. Remontujemy świetlice wiejskie, pięknieje ich otoczenie. Doposażamy placówki oświatowe, m.in. poprzez tworzenie pracowni informatycznych i przedmiotowych. Ogromne postępy poczyniliśmy w doposażaniu naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych. W tak krótkim czasie jednostki w Pakosławiu i Chojnie otrzymały nowe wozy strażackie, zakupiono także wiele potrzebnego sprzętu. Wszystkie wymienione wyżej zadania zrealizowane zostały w większości przy udziale środków zewnętrznych. Dzięki dużej aktywności udaje się pozyskiwać pieniądze z programów unijnych i krajowych. W szczególności to drugie źródło, czyli programy rządowe, były w ostatnim czasie szczególnie korzystne, ponieważ nie wymagały dużego wkładu własnego. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim naszym przedstawicielom parlamentarnym, pani minister, za wsparcie, za zrozumienie naszych oczekiwań. Przeprowadziliśmy wiele rozmów na temat planowanych inwestycji i zawsze te nasze oczekiwania spotykały się ze zrozumieniem. Mam nadzieję, że nadal będziecie nam Państwo pomagać i dalej wspierać. Pakosław to ten, który dba o słabe. 40 minionych lat gminy Pakosław pokazało, że możemy być dumni z tego, gdzie mieszkamy i co posiadamy. Nasza mała ojczyzna jest sławna, o czym mogliśmy się niejednokrotnie przekonać. Świadczą o tym miłe słowa, dowody pamięci, czy liczne nagrody i wyróżnienia. Gmina Pakosław to ludzie ją tworzący, czyli władze, radni wielu kadencji, sołtysi, kierownicy i pracownicy jednostek samorządowych, przyjaciele oraz mieszkańcy. 40 lat gminy Pakosław stworzyliśmy my wszyscy. Każdy z nas ma swój udział w tworzeniu bogatej i pięknej historii miejsca, w którym mieszkamy. To my zbudowaliśmy jej wizerunek. Zadbaliśmy o rozwój inwestycyjny, ustaliliśmy priorytety. Wszystko po to, by zadbać o jej rozwój, prestiż oraz sławę. Choć czasami bywało trudno, pojawiały się problemy, nie poddawaliśmy się. Ważne było w tym momencie wsparcie, rozmowa, dobra rada czy miłe słowo. To były pracowite lata. Wykorzystaliśmy wiele szans, które dano gminie Pakosław. I teraz, po 40 latach od jej reaktywacji, możemy powiedzieć, że gmina Pakosław żyje. Podejmuje dalsze wyzwania, by zapewnić godną przyszłość dla swoich mieszkańców. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przepiękny zarys historyczny przedstawił wójt gminy Pakosław, pan Piotr Skrzypek. W tym miejscu chcielibyśmy upamiętnić minutą ciszy zmarłych działaczy, sołtysów, radnych, pracowników. Proszę Państwa o powstanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią minister rodziny i polityki społecznej, panią Marlenę Maląg.
Szanowni panowie parlamentarzyści, szanowna pani dyrektor biura pana ministra Jana Dziedziczaka, szanowny panie wójcie, gospodarzu miejsca i samorządowcy z tego terenu, samorządowcy z powiatu rawickiego, szanowni mieszkańcy, czcigodni księża. Ja czuję się zaszczycona, że mogę uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości. 40 lat, wydawałoby się, że w historii samorządu to nie aż tak dużo. Obchodzimy już w wielu samorządach takie lecia 100, 600 i... Ale przede wszystkim ta historia to pokazuje działanie tej gminy. To dobre działanie na rzecz gminy i jej mieszkańców. Za co gratuluję panu wójtowi, przede wszystkim tego łączenia, pani przewodniczącej, łączenia mieszkańców i działania na rzecz drugiego człowieka. To dzisiaj jest bardzo ważne. Żyjemy w tak trudnym czasie. Te doświadczenia ostatnich lat od czasu COVID-u, dzisiaj tocząca się regularna wojna za naszą wschodnią granicą, to przede wszystkim zwracamy uwagę na bezpieczeństwo. To bezpieczeństwo granic, to bezpieczeństwo dnia codziennego, aby Polakom żyło się jak najlepiej, abyśmy mogli pomóc przede wszystkim te wszystkie trudności pokonać, aby przejść jak najłagodniej przez wszystkie trudności. COVID w pewien sposób, można powiedzieć, stał się historią. Oczywiście dalej choroba jest z nami, ale nie jest to już ta sytuacja z roku 2020. Wtedy dzięki silnej interwencji państwa i dzięki silnym działaniom wszystkich, które zostały podjęte, uratowaliśmy miejsca pracy, sytuacja na rynku pracy jest stabilna. Natomiast po tym czasie COVID-u, kiedy już szliśmy ku temu jeszcze intensywniejszemu rozwojowi, inwestycje strategiczne miały być takim swoistym działaniem, które przede wszystkim przyspieszy rozwój samorządów. I tutaj samorząd i Pakosławia, i właściwie można powiedzieć powiatu rawickiego, wszystkie samorządy aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu tych środków. Bardzo się cieszymy. Z tego co pamiętam, to chyba w ostatnim czasie Pakosław ponad 40 milionów z różnych tych inwestycji pozyskał, ale to są działania, które przede wszystkim służą rozwojowi tej lokalnej ojczyzny. Tutaj samorządowcy wiedzą, co jest najbardziej potrzebne państwu, mieszkańcom, jakie inwestycje. My możemy z pozycji samorządu, rządu, ale także tutaj parlamentarzystów naszych, przede wszystkim państwa wspomagać w pozyskiwaniu tych środków. I to staramy się robić i robić będziemy, aby przede wszystkim nasze małe, lokalne ojczyzny się rozwijały. Rozwijały się jak najlepiej. Odeszliśmy od tego modelu jako Prawo i Sprawiedliwość, że rozwijają się duże miasta i ewentualnie te najbliższe miejscowości przy dużych miastach. Nam zależy, żeby najmniejsze miejscowości się rozwijały. Dlatego też wszystkie projekty związane z przywracaniem i posterunków policyjnych, z doposażeniem straży pożarnej i inne projekty, one służą przede wszystkim mieszkańcom. Ale jako minister rodziny nie byłabym sobą i czuję się zobowiązana, że o tym powinnam powiedzieć, że dla polskiego państwa, zarówno dla rządu pani premier Beaty Szydło, jak i rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego, bardzo ważne jest to, aby Polska była państwem nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się, ale z silnym fundamentem. I tym silnym fundamentem, który jest fundamentem zbudowanym ze skały, jest rodzina. Dlatego też inwestycja w rodzinę jest dla nas priorytetem. Wszystkie programy, które zostały uruchomione do tej pory, od sztandarowego świadczenia, które zawsze przypominam i przypominać będę, Rodzina 500+, gdzie setki miliardów złotych trafiły do polskich rodzin. Czasami pewnie sobie tego nie wyobrażamy, ale każdego miesiąca do 7 milionów dzieci trafia to przysłowiowe 500+. Takich świadczeń wcześniej nie było. Następnie kolejny program został uruchomiony, Dobry Start, świadczenie matczyne dla tych rodziców, którzy wychowali czworo dzieci, ale nie nabyli prawa do minimalnej emerytury. Rozwijaliśmy program Maluch Plus, tutaj za chwilę jeszcze dopowiem, bo to będą ważne informacje przede wszystkim dla samorządowców. Ale w zeszłym roku, w tym trudnym roku, kiedy już zaczęliśmy walczyć z trudnościami związanymi z toczącą się wojną na Ukrainie,
Uruchomiliśmy nowe wsparcie dla rodzin, to rodzinny kapitał opiekuńczy czy dofinansowanie do opieki żłobkowej. Ale polityka prorodzinna, wsparcia rodzin z małymi dziećmi jest wyzwaniem dla nas, bo zmiana sytuacji demograficznej jest wyzwaniem dla Polski. Ale w ramach solidarności międzypokoleniowej nie zapominamy o seniorach. Dlatego staramy się w tym trudnym czasie seniorów wyjątkowo wesprzeć. To z jednej strony na rok 2023 zaplanowana waloryzacja kwotowo-procentowa, gdzie szacujemy, że ponad 42 miliardy złotych trafi do seniorów. 13. emerytura, którą będziemy wypłacać od kwietnia, która jest już na stałe z naszymi seniorami. I tak jak zostało zapowiedziane przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Mateusza Morawieckiego, w pierwszym kwartale tego roku będziemy procedowali ustawę o 14. emeryturze, czyli kolejnym dodatkowym świadczeniu, które już na stałe pozostanie z naszymi seniorami. Te trzy tylko wsparcia to ponad 70 miliardów złotych w tym roku. I troska o to, żeby te emerytury minimalne były jak najwyższe. Przede wszystkim, żeby wzrastały też przeciętne emerytury. I te wskaźniki są korzystne. Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1588 zł. Również, gdybyśmy porównali do czasu roku 2015, przede wszystkim wzrost netto tej emerytury jest o 119% wyższa. Dodatkowo do tego przede wszystkim staramy się, aby te świadczenia łagodziły negatywne skutki związane z wysoką inflacją, z którą się borykamy, która się w pewien sposób stabilizuje, a jest związana z bezpośrednio toczącą się wojną na Ukrainie. Dlatego te wsparcia są konieczne. Te wsparcia nie mogą być ograniczane, bo inwestycja w kapitał ludzki jest priorytetem. Ale także dla seniorów tworzymy domy, kluby seniora. Jest ich coraz więcej. W połowie marca będzie rozstrzygnięcie tegorocznej edycji programu Senior Plus. Pewnie państwo samorządowcy tutaj obecni, niektórzy składali też wnioski na te projekty. Ale zatrzymam się chwilę przy programie Maluch Plus, bo ten program Maluch Plus będzie miał w tym roku i w kolejnych latach taką wyjątkową siłę, ponieważ zależy nam, dzisiaj mamy miejsc opieki żłobkowej około 230 tysięcy. Zależy nam na tym, aby kolejne 100 tysięcy nowych miejsc powstało. Dlatego też 5,5 miliarda złotych środków, które są już zabezpieczone w ramach zewnętrznych pieniędzy z Europejskiego Funduszu Spójności, ale także z podpisanej umowy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Polskim Funduszem Rozwoju, i tutaj będziemy ten program realizować. Prosta aplikacja skierowana do samorządów. W połowie tego miesiąca, myślę, że gdzieś tam koło 19, szczegóły podamy, każda gmina otrzyma informację, ile może utworzyć miejsc i jakie środki na to przeznaczamy. I to państwo samorządowcy będziecie decydowali, czy jest potrzeba tej opieki żłobkowej na państwa terenie, bo nie wszyscy rodzice z takiej opieki, z takiego wsparcia chcą korzystać, i państwo podejmiecie tą decyzję. Zadanie będzie zadaniem wieloletnim, nierocznym, a więc łatwiej będzie ten proces inwestycyjny zrealizować, a po ukończeniu tej inwestycji będziemy partycypować w kosztach utrzymania. Będzie to 837 zł na dziecko przez 3 lata. Każdego miesiąca te środki będą przekazywane, aby koszty dla rodzica były jak najniższe. A więc ten program będzie takim nowym, silnym wsparciem dla rodzin z małymi dziećmi, przede wszystkim, żeby pomóc rodzicom łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. Szanowni państwo, wyzwaniem również jest dzisiaj rynek pracy. Rynek pracy, ta przekładająca się, tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą. Nadal jesteśmy drugim państwem w Europie z najniższym bezrobociem. Jeżeli chodzi o dane Głównego Urzędu Statystycznego i te odczyty, które w zeszłym tygodniu dokonaliśmy, stopa bezrobocia w Polsce według naszych odczytów to 5,2. W okresie tych miesięcy zimowych zazwyczaj ona jest troszeczkę wyższa,
ale to pokazuje, te dane pokazują, że dzisiaj osób bezrobotnych jest tak o 80 tysięcy mniej niż w roku ubiegłym. Staramy się przede wszystkim, żeby ten rynek pracy jak najlepiej funkcjonował. On daje też możliwość tego, że jeżeli pracujemy, praca daje poczucie godności, stabilizacji. Możemy też dzięki temu niskiemu bezrobociu dać możliwość pracy obywatelom Ukrainy. Ponad 800 tysięcy osób podjęło już zatrudnienie od wybuchu wojny na Ukrainie na nowych zasadach. I szanowni państwo, trudny czas, a więc musieliśmy także zadbać o to, aby minimalne wynagrodzenie, około ponad 2 miliony osób w Polsce pracuje na minimalnym wynagrodzeniu. W tym roku dwukrotnie waloryzacja minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia jest to kwota 3490 zł, od 1 lipca będzie to kwota 3600 zł. I co ważne, gwarantujemy też stawkę godzinową, która przede wszystkim zabezpiecza te osoby, które są na umowach cywilnoprawnych, aby te ich świadczenia były jak najwyższe. Staramy się przede wszystkim, aby wspólnie z samorządami dla dobra Polaków podejmować coraz takie działania, które rozwijają naszą ojczyznę. Ale w tym dniu wyjątkowym, w którym tutaj się dzisiaj spotkaliśmy, chciałabym na ręce pana wójta pogratulować przede wszystkim rozwoju samorządu, przede wszystkim tego, że te wszystkie działania, które pan wójt tutaj wymienił, działalność też tych klubów sportowych, organizacji, ona przyczynia się do tego, że gmina Pakosław rozwija się i rozwijać się będzie. A my w pełni, w miarę swoich możliwości, będziemy ten rozwój wspomagać. Życzę państwu wszystkiego dobrego na cały nowy rok. Dobrych chwil, dobrych myśli i przede wszystkim, żeby te najskrytsze marzenia zarówno samorządowców, ale także państwa się spełniały i przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dziękuję pięknie. Dziękujemy pięknie za zabranie głosu pani minister rodziny, polityki społecznej, pani Marlenie Maląg. Wielkie brawa jeszcze raz poproszę. Dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu dzisiejszego wydarzenia. Szanowni państwo, serdecznie zapraszam na chwilę muzyczną. W koncercie operetkowym z nutką humoru usłyszą państwo najpiękniejsze arie i duety operetkowe, a także znane piosenki i przeboje, a wszystko to w wykonaniu artystów scen poznańskich. Pani Agnieszki Wawrzyniak, pani Anny Michalak, pana Klaudiusza Kapłona i pana Wiesława Paprzyckiego. Zapraszam artystów na scenę, a państwa poproszę o przywitanie naszych artystów wielkimi brawami. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Kłaniam się wam nisko, Klaudiusz Kapłon. Całej gminie i włodarzom, zgodnie z moimi poprzednikami, życzę dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Wspaniały to jubileusz i właśnie z tej okazji przygotowaliśmy dla państwa koncert, w którym myślę, że zabrzmią największe przeboje, hity muzyki estradowej, arie i duety operetkowe, a także piosenka popularna. Myślę, że każdy z państwa znajdzie coś tutaj dzisiaj dla siebie i zapadnie mu to bardzo głęboko w sercu. Jako pierwszą pozycję wybrałem dla państwa Czardasz Maricy z operetki Hrabina Marica Emrysia Kalmana, a zaśpiewa go dla państwa Agnieszka Wawrzyniak.
Maćka Wawrzynia. Drodzy Państwo, pozostajemy przy twórczości Emerycia Kalmana. Kolejna jego cudowna pozycja z szerokiego bardzo repertuaru. Księżniczka cyrkówka. On, artysta, cyrkowiec, który wykonuje podniebne ewolucje z zamkniętymi oczami albo w takiej przepasce na oczy. Zakochuje się w pewnej hrabinie. Ona również go kocha, ale nie wie, kim on jest tak naprawdę. I z tej właśnie operetki cudowna aria o jej cudownych oczach, czyli po prostu te cudne oczy. Zapraszam Państwa gorąco. O cudne
Drodzy Państwo, i przed nami cudowny, przepiękny, niesamowity duet dzisiejszego świątecznego, jubileuszowego popołudnia. Chcę słodko marzyć, pozostajemy oczywiście przy twórczości Emerysia Kalmana, a przed Państwem Agnieszka Wawrzyniak i Wiesław Paprzycki. Kompozycja Roberta Stolca, naszego pieśniarza przedwojennego, o tytule Śpiewaj, kochaj. A przedstawi Państwu tę wersję Anna Michalak. Szklanka wina to boski dar, w głowie szumi i wąci krew.
Świat cały ustąpić, kochać i śnić, razem przez życie pod rękę iść, szczęście gonić i cieszyć się, w to tylko dzisiaj wierzyć chcę, że to proszę o wybaczenie, bo mogę się pomylić o kilka lat. W roku 1958 taki włoski artysta o pseudonimie artystycznym Jimmy Fontana wyśpiewał taki hit Il Mondo w polskiej wersji językowej. Zdaje się, że śpiewał go nasz starszy kolega Gniatkowski. Rzecz mówi o tym, iż świat się kręci dookoła, Giro Il Mondo Gira, i że wszyscy będziemy potem szczęśliwi. A więc Il Mondo specjalnie dla Państwa wykona moja skromna osoba. Siempre me toma el momento.
giorno, ed il giorno verrà. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte segue sempre il giorno, ed il giorno. Drodzy Państwo, Andrew Lloyd Webber popełnił wiele sztuk musicalowych, ale myślę, że ta pozycja należy do najbardziej rozpoznawalnych na świecie. Chodzi o upiora w operze i z tego musicalu właśnie chcielibyśmy dla Państwa zaśpiewać taki przebój. O tyle proszę Cię, zapraszam na scenę Annę Michalak. Brawo dla Ani. O tyle proszę Cię. Christine, oh, dear.
Anna Michalak. Klaudiusz Pakun. Anna Michalak. Drodzy Państwo, biegniemy dalej z programem. Nie wiem, jak to zapowiedzieć, bo rzecz jest niezwykła. Tytuł tej pozycji to Mały Szczęścia Łód. Ja pozwolę sobie teraz nie powiedzieć nic. Państwo zobaczycie sami i później w samych swoich sercach ocencie. Przed Państwem Wiesław Paprzycki i jego Mały Szczęścia Łód. Roberta Sielickiego, kompozytora pochodzącego z Poznania. Jego mało znane dzieło Fiołek z Montmartre, a przebój, który w tym dziele zaistniał, to Karambolina, Karamboletta, którą zaśpiewa dla Państwa Agnieszka Wawrzyniak.
Agnieszka Wawrzyniak. Agnieszka Wawrzyniak. Drodzy Państwo, za chwilę przebój, który za kilkanaście lat będzie obchodzić swoje stulecie powstania. Drodzy Państwo, nie wiem, czy pamiętacie, bo tutaj należy się kilka słów z kart historii. Mamy rok 1935, jak Państwo pamiętacie, Rzesza Niemiecka wtedy zbroiła się na potęgę, ale równocześnie w sposób wręcz idealny, niesamowity, rozwijała się kinematografia niemiecka. Powstawało wiele filmów, w których grali i śpiewali polscy aktorzy. Jednym z takich filmów jest Ich liebe alle Frauen, czyli Kocham wszystkie kobiety, i z tego filmu pochodzi ta pieśń Brunetki, blondynki, którą teraz dla Państwa zaśpiewam. Ideał swój ma każdy chłop czy też ona, i każdy też z miłości gdzieś kiedyś ona. Ale ja milion kobiet kocham albo dwa, dziewczyn wszak nie jest brak. A więc wiesz, którą całować chcesz, tra-la-la-la-la, brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować. Kreacja, już widzę, go tam startuje, topowa kreacja Wiesława Paprzeckiego. Do słów Mariana Hemara, wąsik, ach, ten wąsik. Przed Państwem profesor Wiesław Paprzecki! Trzeba się
na gorączce złota. A to ty jednak śmiałeś się do łez. A pani sobie przypomina po swej żałobie pierwszy raz. Gdyś przyszła na mój cyrk do kina, dostrzegłem w roku twoją twarz. Zrobiłem tylko tam, a ty już się zaczęłaś śmiać przez łzy. I wdzięk, i lęk, i mina. Gdy mnie policja gna! Ach, panie, ach, panowie, tak trzeba się. Do zdrowia, titina, ach, titina, to jedyna piosenka ma. Się wysuła. Konkurent nowy, groźny on. Milczenie me zastąpił wrzaskiem. Mój śmiech przemienić pragnie w strach. Melonik mój mianował kaskiem. Policja za nim także. Ach, ten wąs, rekwizyt mój, mój trik. Wziął, wypiął go, a wszyscy ten gąsik i wdzięk, i lęk, i mina. Gdy mnie policja gna, ten krzyk na tlu robię, że krew rzeknie, to zdrowie. Titina, ach, titina, to jedyna piosenka ma. Ten wąsik, ach, ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten gąsik. To jego czy Chaplina? Kto więcej szansy dał? Ach, panie, ach, panowie, tak trzeba śmiech. To zdrowie. Titina, ach, titina. No i to cała piosenka ma. Wiesław Paprzycki. Wiesław Paprzycki. Drodzy Państwo, mili goście, a za chwileczkę porywający walczyk z operetki Księżniczka Czardasza Emericie Kalmana. Co się dzieje? Oszaleje, zapraszam na scenę Annę Michalak. Co się dzieje? Szaleje radość w sercu mam. Jak mam uwierzyć to szczęście? Nie wiem sam. Puści, zdreś mnie w tańcu, nieś mnie, mów coś albo nie. Tylko bądź przy mnie i tylko kochaj mnie. W rytm walczy. Miłości świat nie zmieni.
Małgorzata Pól. Drodzy Państwo, mówią, ten utwór ma w ogóle trzy tytuły. Jeden to Pocztówka z Barcelony, drugi Czpiotka, a najkrótsza wersja to po prostu Barcelona. Chodzi o operetkę Nico do Stala, Clivia. Jest jeszcze czwarty tytuł tego utworu, Dziewczęta z Barcelony, a przed Państwem Agnieszka Wawrzyniak i Wiesław Paprzycki. Świątko, powiedz słodko, jakie u was bywają dziewczęta w słonecznej Hiszpanii? Są przystępne czy nie? Dumenecy do te strzelu, choć okazję zdradność mają w słonecznej Hiszpanii. Każda za może wyjść chce, lecz ten temat patrzy czasem. Powiedz słodko, jakim być, by mieć szczęście u dziewcząt w słonecznej Hiszpanii? Może radę mi dam. Pięknym i namiętnym, takie bowiem są puste u dziewcząt w słonecznej Hiszpanii. Wszędzie szanse więcej masz. Lecz czy na gitarze nie umiesz grać? To się nauczy. Agnieszka Wawrzyniak i Wiesław Paprzycki, Barcelona. Agnieszka Wawrzyniak, Wiesław Paprzycki. A za momencik księżniczka Czardasza i tytułowy Czardasz Sylwii w wykonaniu Anny Michala, którą teraz zapraszam na scenę. Brawo! Żyje w nim duch węgierski.
wstydź się czardaszem, to dopiero wstyd. Płynie w koło pan węgierski, cały świat sprzed oczu znikł. Chwili w mędzi czarodejski, a po stronach czarodziejskich sunie, sunie oszalały smyk. Hej, och, hej, niech porywa pieśń, hej, och, hej, nieś mnie, nieś. Nieś mnie melodią, jak żeby płomień był szaleńczy chwyć, a tak warto żyć. Drodzy Państwo, teraz zapowiem artystów. Jeden już tutaj pojawił się kilkakrotnie dzisiaj na scenie, ale drugi dotarł tuż przed, dosłownie przed 5 sekundami. Przebój, wielki przebój z repertuaru Elvisa Presleya, Love Me Tender, zaśpiewałem dla Państwa Wiesław, czyli Wiesio i Czesio, jego kolega. Proszę Państwa, tak to się wydarzyło, że na ten dzisiejszy koncert... Na ten dzisiejszy koncert przyjechałem z moim przyjacielem i pozwolicie Państwo, że się najpierw przedstawię. Ja jestem... Czesio! Czy ja jestem Czesio, czy Ty? Nie. No ja. No to właśnie o to chodzi. Słuchaj jeszcze raz od początku. Proszę Państwa, pozwolicie się przedstawimy. Ja jestem Wiesio, a to jest Czesio! Proszę Państwa, Czesio chciał bardzo zaśpiewać, zabrałem go na ten koncert. Ale co się dzieje? No będziesz za chwilę śpiewał, a co tam za ludzie? No to znaczy, to jest twoja publiczność, która cię za chwilę będzie oklaskiwać. Co? Bo za chwilę będzie śpiewał. Za ile? Nie no, za chwilę. Proszę Państwa, Czesio uwielbia Elvisa Presleya i nawet uważa, że to on jest tym Elvisem Presleyem, także dla Państwa zaśpiewa z repertuaru Elvisa Presleya, Love Me Tender. Co? No za chwilę, poczekaj. Także nie biorę odpowiedzialności za jego występ. Przed Państwem Love Me Tender i Czesio, śpiewaj. Okej. Mistrz gramy! Czas na kolejnego wielkiego kompozytora z tak zwanej trójki klasyków
Wiedeńskich był Kalman, był Lechar, ale nie było jeszcze Johanna Strausa. Więc teraz nastąpi ta chwila. Baron Cygański, jego wielki przebój, wielka sława, to żart w moim wykonaniu. Zapraszam gorąco do wspólnego śpiewania, przynajmniej w refrenach. Będę drgała, choć nie umiem, ale postaram się. Rodowód mój spod znaku lwa, a w herbie małkim wiatry dwa. Dziś sługa, jutro jaśnie pan, lecz duch przekory wciąż ten sam. Alchemik szczęścia, fałszerz, kan, połykacz ognia, diabła, wad, szarlatan i zaklinacz wężów, dostawca rogów, zasnych wężów. Czarodziej to był żongler słów, na wozie lub pod wozą znów, to wygra na arenach świata, pogonca czy też dyplomata. Magnetyczny wzrok, by wprawić tłum w hipnozy mrok. Z trapezu skoczyć paszczę lwa, publika grom i aplozda. Bielona gęba budzi śmiech, tańczący słoń zapiera dech. Atleta czy kobieta z brodą, tłum gapią ku ekstazie wiodą. By żyć potrzebny cyrnik chleb, by nie żyć garść ołowiu łeb. To wygra na arenach świata, pogromca czy też dyplomata. Usłyszymy w interpretacji Anny Michalak. Ja tylko powiem taką ciekawostkę. Kiedy Demis Roussos przyjechał do Sopotu, było to tam około 50 lat wstecz, zażyczył sobie w pokoju hotelowym, aby była klimatyzacja. Któż wtedy myślał w Polsce o klimatyzacji? No ale on był taki nieugięty i bardzo prosił o tą klimatyzację, więc gdzieś tam z jakiegoś rybnego sklepu agregat przytaszczyli, przywieźli, dołączyli rurę, miał chłop klimatyzację. Potem troszeczkę nastąpiła taka fajna chwila po koncercie, bo powiedział, że teraz idzie się napić, bo Polacy lubią pić. I tym sobie tutaj, mówiąc krótko, nabrechtał, bo potem go już nie zapraszali. Dopiero po latach przyjechał po raz kolejny. A więc przebój Demisa Roussosa, Forever and Ever, w wykonaniu Anny Michalak. Forever and ever, forever and ever you be.
Kolejny swój numer zaśpiewać Wiesław Paprzycki, ale po prostu dał tak w trąbę po prostu po poprzednim występie, że nie jest w stanie tutaj do nas dojść, dlatego chyba zaśpiewa ktoś inny. Być może, że Agnieszka, za chwilę to ustalimy, ale proszę o chwilę cierpliwości. Nie ma Wiesława. A jednak, no. Wstał. Wstał. Zapraszam, maestro, ale na nogach, nie na rękach, bardzo bym prosił. Mistrzu, dla wszystkich pań. Dla wszystkich pań. Ode mnie piosenka. Prawdopodobnie. Mistrzu, gramy. Gdybym ja miał cztery nogi, dwie długie nogi, to ja bym mężom
Dzięki. Panie Rafale, pan... O, bardzo dziękuję panu. Ale już, ale panie Wiesławie, już... Czułem pata, już to... Jeszcze powrócę. Wiesław Paprzyski! A za chwileczkę... O. Wiesław Paprzyski! Wielki przebój ludzi, dancy, funikuli, funikula, a przed państwem Agnieszka Wawrzyniak. Najbardziej dramatyczna, wręcz mordercza ballada świata. Właściwie walczyk z repertuaru Toma Jonesa, Delilah. Mam na uwadze tutaj szczególnie słowa drugiej zwrotki, kiedy chłopak, młody chłopak zakochany bierze nóż i niestety, ale unicestwia swoją dziewczynę, która go zdradziła. Delilah!
Drodzy Państwo, kompozycja do słów Henryka Warsa, słowa Leon Starski, Zrób to tak, brawurowe i cudowne wykonanie, za chwilę Państwo zobaczycie, a zrobi to dla Państwa nie kto inny jak profesor Wiesław Paprzycki. Wspaniałe wspomnienia i z którym pójdziecie przez cały rok, tym bardziej, że za niedługo będzie przecież karnawał. A więc przetańczyć całą noc, tym razem w wykonaniu w duecie, a zaśpiewają go dla Państwa Anna Michalak i Agnieszka Wawrzyniak. Przetańczyć
Przetańczyć całą noc. Agnieszka Olbrzyniak, Anna Michalak. Drogie panie, zostańcie. Szanowni państwo, raz jeszcze pozwólcie, że całej gminie wyrazy szacunku, uznania za ten piękny jubileusz. Mamy nadzieję, że kolejne będą równie wspaniałe, równie radosne, równie szczęśliwe. Bardzo państwu tego serdecznie życzymy. Gratulujemy raz jeszcze, a dzisiejszego popołudnia śpiewali dla państwa Anna Michalak. Agnieszka Olbrzyniak. Nie nazywam się Klaudiusz Kapur. Kłaniamy się państwu bardzo, bardzo nisko. Dziękujemy za waszą energię, za wasze uśmiechy, za waszą obecność, za wasze serca, za gościnę. Wszystkiego dobrego. Fantastyczny występ, jeszcze wielkie brawa raz dla naszych artystów. Nie wiem, jeżeli państwo macie ochotę na bis, to może jak zrobicie aplauz. Jest szansa na bis? Proszę państwa, jest szansa na bis, chyba tak? Jest szansa na bis? Publik domaga, to musimy wyjść na przeciw publiczności. Oczywiście jesteśmy nieprzygotowani jak zwykle. Ale cóż, drodzy państwo, tak myślę, że zwieńczymy to cudowne popołudnie taką pieśnią z operetki Wesoła Wdówka. Myślę, że wszyscy mamy ją w pamięci i głęboko w sercach. Usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie. Zapraszam artystów na scenę. Anna Michalak, Agnieszka Olbrzyniak i Wiesław Paprzycki. Żeby była jasność, ja będę tylko...
Drodzy Państwo, całe szczęście, że to śpy wytrzymały na końcówce, prawda? To był naprawdę popis. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa i dziękujemy naszym artystom. A teraz poprosimy o zabranie głosu pana posła Tomasza Ławniczaka, który ze względów jakichś tam ograniczeń czasowych, wiadomo, dużo obowiązków, będzie musiał nas troszkę szybciej opuścić, ale chciałbym Państwu powiedzieć parę słów. Zapraszamy pana posła. Panie wójcie, pani przewodnicząca, gospodarze miejsca, wszyscy przedstawiciele parlamentarzystów, a wszyscy w szczególności koleżanki, koledzy samorządowcy i szanowni państwo. Po takim występie w pełni profesjonalnym, muszę powiedzieć, i naprawdę robiącym głębokie wrażenie, trudno cokolwiek dopowiedzieć. Ja z tego, co pan wójt Piotr powiedział, wnioskuję, że gmina tak naprawdę ma 88 lat, tylko że istniała z przerwami, 40 lat temu została ostatecznie odtworzona i ten jubileusz dzisiaj obchodzimy. Ale tak naprawdę historia tej ziemi pakosławskiej jest zdecydowanie starsza. Jeden z klubów czy zespołów nosi nazwę Czestra. Kasztelania czestramska we wczesnym średniowieczu to, proszę Państwa, była ostatnia kasztelania w Wielkopolsce na pograniczu Wielkopolski i Śląska. To jest dzisiejsze Kolejewko. Słynny dokument papieża Innocentego II z 1136 roku, który wyznaczał bardzo dokładnie i dzięki temu jesteśmy w stanie geograficznie to odtworzyć, granice archidiecezji gnieźnieńskiej właśnie na końcu, na krańcu tych granic wymienia między innymi Czestram, czyli dzisiejsze Golejewko. A dobra ziemskie należały tutaj do znakomitego rodu rycerskiego, jednego z najbardziej znaczących wielkopolskich rodów rycerskich, rodu Awdańców, i też jeden z klubów albo zespołów, tak jak usłyszałem, odwołuje się właśnie do tego znakomitego rycerskiego rodu. Ale jeżeli byśmy, a powiem coś przewrotnego, weszli sobie na rynek warszawski, to południowa Pierzeja, każda ze stron warszawskiego rynku na Starym Mieście ma nazwę swojego patrona, jednego z twórców Konstytucji 3 Maja. Jednym z nich jest Ignacy Wyssota albo Wyssogota, bo różnie herby zapisywano, Zakrzewski. Właściciel, Zakrzewscy byli właścicielami Pakosławia przez prawie dwa wieki. To był pierwszy konstytucyjny, po Konstytucji 3 Maja, burmistrz Warszawy, potem odwołany przez Targowice, a z powrotem przywrócony na krótko przez powstanie kościuszkowskie kilka lat później, w 1794. Szanowni Państwo, jest z czego być dumnym. Po drugiej stronie ulicy mamy piękny pałac. Akurat Ignacy Zakrzewski sprzedał go ostatniemu, to już był schyłek pierwszej Rzeczypospolitej, ostatniemu kasztelanowi międzyrzeckiemu Michałowi Krzyżanowskiemu, i ten zamówił projekt zupełnie nowego wielkiego pałacu u nikogo innego jak Karola Langhausa. Jeżeli będziemy w Berlinie, to kojarzymy Berlin w szczególności z Bramą Brandenburską. To jest właśnie ten architekt, jeden z najwybitniejszych architektów niemieckich XVIII wieku i w ogóle jedna z najważniejszych postaci w historii architektury niemieckiej i europejskiej. Ten pałac jest jego dziełem. I z innymi jeszcze różnorodnymi faktami odnoszącymi się do pakosławskiej ziemi można się tutaj dzielić. Ale też z tymi fragmentami dziejów, które były dziejami dramatycznymi, wprost tragicznymi. Czy to cmentarzach, czy to przy kościołach są tablice upamiętniające masowe egzekucje podczas II wojny światowej. I tak samo jak w rytm naszego narodu, tak lokalna społeczność pakosławska przeżywała tę historię najpierw korony Królestwa Polskiego, zaborów odrodzonej Rzeczpospolitej, dramatów oraz tragedii XX wieku. Dziś
z tego, co pan wójt Piotr przedstawił. Ta 4,5-tysięczna społeczność lokalna gminy Pakosław jest bardzo aktywna pod względem sportowym, kulturalnym, pod względem różnorodnych aktywności społecznych, tak w zakresie senioralnym, jak i różnych innych aktywności po OSP i koła gospodyń wiejskich, na nich skończywszy. Życzę dalej takiej aktywności i życzę, aby władze gminy potrafiły dalej skutecznie pozyskiwać środki i współpracować z administracją rządową, jak i z innymi samorządami, między innymi z samorządem powiatu Rawickiego. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Pani przewodnicząca, panie wójcie, wszystkiego najlepszego na następne lata. Możecie być dumni ze swojej historii, a te kwiaty pan wójt wybaczy, wręczę pani przewodniczącej. Wszystkiego najlepszego. Moi mili, przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego świętowania, naszego dzisiejszego spotkania. Będzie to punkt, w którym będziemy odznaczać osoby zasłużone dla tej gminy medalem zasłużony dla gminy Pakosław. Zapraszam na scenę pana wójta gminy Pakosław, pana Piotra Skrzypka, panią przewodniczącą Rady Gminy Pakosław, panią Elżbietę Łakomą oraz wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pakosław, pana Huberta Wojtkowskiego. Zapraszam tutaj do nas. A ja tak tylko tytułem wstępu powiem państwu, że zasłużony dla gminy Pakosław jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym posiadającym, jak i nieposiadającym osobowości prawnej, które szczególnie wyróżniają się na rzecz działalności na terenie gminy Pakosław, w szczególności w sferze społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej i gospodarczej. Wyróżnienie może otrzymać również osoba, która poprzez swoje czyny ratuje życie i zdrowie ludzi. Tytuł nadawany jest od 2011 roku. Do tej pory w naszej gminie jest 27 zasłużonych. Dzisiaj wzbogacimy się o kolejne 10 fantastycznych osób. Jako pierwszą na scenę zapraszam panią Jolantę Białek. Wielkie brawa dla pani Jolanty. Rada Gminy Pakosław uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 roku na wniosek złożony przez Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych nadała tytuł zasłużony dla gminy Pakosław pani Jolancie Białej. Wielkie, wielkie brawa. Pani Jolanta zawsze lubiła aktywnie spędzać czas, również jako działaczka społeczna. W 1984 roku powstał zespół folklorystyczny Słowianie, którego była współzałożycielką. Jak do tej pory się zgadza? Dobrze. W latach 1995-2013 kierowała tym zespołem. Pod jej przewodnictwem słynął on z licznych cyklicznych biesiad tematycznych. Była również inicjatorką organizacji przeglądów zespołów folklorystycznych. Pani Jolanta była także założycielką zespołu Mali Słowianie. Od najmłodszych lat udzielała się społecznie. Należała do zespołu śpiewawczego imieniem Nowojeńskiego w Pakosławiu. Oraz była członkiem, czy jeszcze jest, koła gospodyń. Była tylko. Szkoda, nie? Mogłaby być jeszcze. No dobrze. Koła gospodyń wiejskich w Pakosławiu. Wielkie, wielkie brawa. Proszę o wręczenie tytułowej. Drugą osobą szczególną w tej naszej małej ojczyźnie jest pani Maria Burak. Zapraszamy na scenę. Drodzy państwo, Rada Gminy Pakosław
uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 roku na wniosek złożony przez osobiście przez pana wójta, pana Piotra Skrzypczyka, nadała tytuł zasłużony dla gminy Pakosław pani Marii Burak. Wielkie, wielkie brawa. Pani Maria była wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Kwaterodawców Wiejskich Gospodarstwa Gościnne w Pakosławiu. Jako prezes stowarzyszenia była inicjatorem wielu, wielu imprez, takich jak rajdy rowerowe, Noc Świętojańska, pikniki, warsztaty rękodzieła, warsztaty kulinarne. Organizowała stoiska z produktami lokalnymi na różnych wystawach, targach, konkursach, jak również jest przewodniczącym Koła Gospodyń Wiejskich z Zaorlu. Wielkie, wielkie brawa. Prosimy o wręczenie pamiątkowego medalu. Na scenę zapraszam pana Władysława Grupę. Gminy Pakosław uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 roku na wniosek złożony przez Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych nadała tytuł zasłużony dla gminy Pakosław panu Władysławowi Grupie. Wielkie, wielkie brawa. Pan Władysław to wieloletni człowiek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławiu. Brał udział w wielu akcjach gaszenia pożaru. Przez co najmniej 20 lat był członkiem Komisji Rewizyjnej OSP w Pakosławiu. Obecnie honorowy członek tegoż OSP. Uczestniczył w pracach przy budowie świetlicy wiejskiej w Pakosławiu. Pan Władysław przez około 27 lat był członkiem zespołu folklorystycznego Słowianie. Ponadto przez 22 lata zajmował się pielęgnacją i wycinką lasu będącego w zarządzie sołectwa Pakosław. Był radnym gminy Pakosław w latach 1988-1990. Uczestniczył także w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez sołectwo Pakosław, takich jak układanie chodników, wycinka krzewów w parku, naprawa polnych dróg. Wielkie, wielkie brawa. I prosimy o wręczenie pamiątkowego medalu. Zapraszamy panią Janinę Konieczną. Rada Gminy Pakosław uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 roku na wniosek złożony przez Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych nadała tytuł zasłużony dla gminy Pakosław pani Janinie Koniecznej. Wielkie, wielkie brawa. Drodzy Państwo, pani Janina Konieczna urodziła się w osadzie Gaci. Aktywnie spędzała czas między ludźmi. Była inicjatorką upamiętnienia kamieniem z pamiątkową tablicą zaginionej osady Gaci. Działała w zespole ludowym Kalina od momentu jej założenia aż do końca jego istnienia. Charakterystyczne dla zespołu Kalina było to, że jego członkowie poruszali się na rowerach ozdobionych pięknymi kwiatami i kolorowymi wstążkami. Pani Janina, około 24 lata, działała również w zespole folklorystycznym Słowianie. Była też członkiem Koła Gospodyń Wiejskich w Pakosławiu od początku jego istnienia. Wielkie, wielkie brawa. Prosimy o wręczenie pamiątkowego medalu. Mam zaszczyt zaprosić na scenę panią Teresę Miernik. Szanowni Państwo, Rada Gminy Pakosław uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 roku na wniosek złożony przez pana wójta gminy, pana Piotra Skrzypka, nadała tytuł zasłużony dla gminy Pakosław pani Teresie Miernik. To jest ta właśnie pani, która nas tutaj teraz zaszczyciła swoją obecnością. Drodzy Państwo, pani Teresa karierę zawodową rozpoczęła w 1977 roku. Ja miałem wtedy roczek. W grudniu 1982 roku podjęła pracę w Urzędzie
gminy Pakosław na stanowisku głównego księgowego, a od 13 czerwca 1990 roku została powołana na stanowisko skarbnika gminy Pakosław. Pani Teresa Mielik wyjątkowo sumiennie wykonywała swoje obowiązki. Przez całą 40-letnią karierę zawodową służyła radą, pomocą, dbała o dyscyplinę finansów. Żadna inwestycja bez tej pani by nie przeszła. Prawda, panie wójcie? Ale jednocześnie rozumiała potrzebę realizowania kosztownych inwestycji infrastrukturalnych. Miała swój udział w wielu sukcesach inwestycyjnych. Skarbnik gminy Pakosław, pani Teresa Miernik, przechodząc na emeryturę, zakończyła swoją pracę zawodową. Ja tak tylko z ciekawości dopytam, ile pani budżetów zaproponowała wójtowi? Trzy. Naszemu wójtowi trzy, a w przeszłości trochę ich było pewnie więcej, nie? Wielkie brawa. 38 budżetów. Wielkie brawa dla pani i proszę o wręczenie pamiątkowego medalu. Zapraszamy na scenę panią Zdzisławę Ostrowską. Rada Gminy Pakosław uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 roku na wniosek złożony osobiście przez pana wójta gminy Pakosław, pana Piotra Skrzypka, nadała tytuł zasłużony dla gminy Pakosław pani Zdzisławie Ostrowskiej. Wielkie, wielkie brawa. Pani Wiesława, mieszkanka Pakosławia. Pani Zdzisława, mieszkanka Pakosławia. To urodzona społeczniczka z pasją. Jest wieloletnią specjalistką Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, znaną nie tylko w gminie Pakosław, ale szeroko w całym powiecie rawickim. Przez dziesiątki lat pani Zdzisława była autorką pokazów kulinarnych kierowanych szczególnie do gospodyń wiejskich działających na terenie gmin Pakosław, Miejska Górka i Jutrosi. Była współorganizatorką targów w Gołaszynie, jest promotorką zdrowego stylu życia. Przez wiele lat działała w pakosławskim zespole folklorystycznym Słowianie. Była jego współzałożycielką i prowadziła zespół przez pierwsze 10 lat. Pani Zdzisława Ostrowska jest działaczką w pakosławskiej akcji katolickiej. Współuczestniczy w kontaktach z seniorami i osobami niepełnosprawnymi w gminie Pakosław. Jest to osoba pełna pomysłów, o pięknym sercu, obecnie zasłużona emerytka, ale nadal aktywna i chętnie pomagająca innym. Wielkie, wielkie brawa i prosimy o wręczenie pamiątkowego medalu. Pan Albin Pokładka, zapraszamy. Rada Gminy Pakosław uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 roku na wniosek złożony przez wójta gminy Pakosław, pana Piotra Skrzypka, nadała tytuł zasłużony dla gminy Pakosław panu Albinowi Pokładkowi. Wielkie, wielkie brawa. Nasz szanowny pan Albin był radnym gminy Pakosław w latach 1998-2018. W kadencji 1998-2002 był członkiem zarządu gminy Pakosław. Od 1998 roku do 2019 roku pełnił funkcję sołtysa wsi Chojno. Obecnie jest członkiem Rady Sołeckiej w Chojnie. Pan Albin aktywnie działał na rzecz społeczności lokalnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Był współinicjatorem wielu działań społecznych, na przykład naprawy dróg polnych. W okresie sprawowania przez pana Albina funkcja sołtysa wyremontowano świetlicę wiejską, uporządkowano otoczenie wokół świetlicy i zbudowano wiele chodników. W 2002 roku był członkiem Komitetu Odnowy Wieży Kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolejówku. Wielkie, wielkie brawa dla pana Albina. Na scenę zapraszamy pana
Jana Rybackiego. Posłów uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 roku na wniosek złożony przez Komisję Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu, Bezpieczeństwa oraz Spraw Społecznych nadała tytuł zasłużony dla gminy Pakosław panu Janowi Rybackiemu. Wielkie, wielkie brawa. Drodzy Państwo, pan Jan wiele lat był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowach, następnie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławiu, uczestnicząc czynnie w gaszeniu pożarów. Obecnie jest honorowym członkiem OSP w Pakosławiu. Przez 12 lat do 2021 roku był skarbnikiem w OSP w Pakosławiu. Pan Rybacki z zawodu jest elektrykiem. Przez wiele lat społecznie dokonywał napraw, usuwał uszkodzenia czy awarie świetlicy, remizie strażackiej oraz na muszli koncertowej w Pakosławiu. Wielkie, wielkie brawa i prosimy o nadanie pamiątkowego medalu. Jak żeby inaczej panią. Następna pania to pani Emilia Stelmach. Zapraszamy. No, mamy tutaj, nie może być pana Stanisława z nami, dlatego pani Emilia odbierze nagrodę, tak? Rada Gminy Pakosław uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 roku na wniosek złożony przez wójta gminy Pakosław nadała tytuł zasłużony dla gminy Pakosław panu Stanisławowi Stelmachowi. Wielkie, wielkie brawa i prosimy o fanfary. Pan Stanisław Stelmach po 47 latach pracy w 2018 roku przeszedł na emeryturę. Pracując w Urzędzie Gminy Pakosław zapisał się jako osoba pracowita, sumienna i życzliwa. Prowadził inwestycje związane z wodociągiem. Gazyfikacją gminy Pakosław. Ponadto uczestniczył w budowie ważnych dla gminy i jej mieszkańców obiektów, takich jak budowa dróg i ścieżek pieszo-rowerowych, regulacja rzek, budowa oczyszczalni ścieków, zalewu w Pakosławiu oraz sali sportowej w Pakosławiu. Pan Stanisław dbał o zimowe utrzymanie dróg, mostów, zaopatrzenie mieszkańców gminy w energię, gaz, a także nadzorował oświetlenie uliczne. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa dla pana Stanisława. Teraz proszę o wybranie pamiątkowego medalu. Proszę tutaj jeszcze parę słów. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło być tutaj z Państwem. Spotkał mnie olbrzymi zaszczyt odebrania tego wyróżnienia w imieniu mojego teścia, Stanisława Stelmacha. Szanowni Państwo, cieszę się, że znalazł się mój teść w tym zacnym gronie odznaczonych i tych, którzy dla tej gminy wiele zrobili dobrego i robią. Szanowni Państwo, mój teść w jesieni życia zachorował. Teraz wraca z dalekiej podróży, jaką jest drugie życie. Życie jego to cała gmina. On żył gminą i dla gminy. Dlatego tym bardziej jest to dla niego ważny dzień. Dziękuję Państwu i wszystkim tutaj obecnym. Życzę zdrowia i przekazuję serdeczne pozdrowienia od mojego teścia dla obecnych pracowników gminy, dla byłych. Wszystkiego dobrego. Niechże się Państwu darzy. Dziękujemy bardzo. A teraz na scenę zapraszamy panią Grażynę Tomczyk. Szanowni Państwo, Rada Gminy Pakosław uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 roku na wniosek złożony przez panią przewodniczącą Rady Gminy Pakosław Elżbietę Łakomą nadał tytuł zasłużony dla gminy Pakosław pani Grażynie Tomczak. Wielkie, wielkie brawa. Pani Grażyna to mieszkanka wsi Osiek. Tam się urodziła i całe życie pracowała na rzecz mieszkańców swojej wsi.
wieku 19 lat, to jest w 1973 roku, została członkiem Zrzeszenia Związku Sportowego w Osieku. W ramach Zrzeszenia wraz z młodzieżą organizowała wycieczki oraz prace społeczne na rzecz wsi. Po wyjściu za mąż wstąpiła do koła gospodyń wiejskich w Osieku, gdzie pełniła funkcję zastępcy przewodniczącej, a od 1986 roku objęła funkcję przewodniczącej koła gospodyń wiejskich w Osieku i pełniła ją przez 25 lat, aż do 2011 roku. Pani Grażyna organizowała wiele imprez, takich jak wieczorki taneczne, dni dziecka, dni seniora, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, dożynki wiejskie, kursy pieczenia, gotowania, szydełkowania czy układania kwiatów. Zachęcała mieszkańców do udziału w konkursach organizowanych przez gminę. Dbała o estetykę i porządek na terenie wsi. Pani Grażyna była w 1998 roku laureatką konkursu pod nazwą Najpiękniejsza Zagroda Wiejska. Organizatorka życia kulturalnego, pani Grażyna cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem za wieloletnią aktywną pracę oraz działalność społeczną. Jej zaangażowanie i wspólna praca przyczyniły się do rozwoju sołectwa Osiek i gminy Pakosław. Wielkie, wielkie brawa. Prosimy o nadanie medalu. Drodzy Państwo, dla tych osób należy się szczególny szacunek. To są osoby, które dużo rzeczy robią na społeczność lokalną. Bez cienia, mrugnięcia okiem. Zawsze można na nich liczyć. I to są tacy ludzie, którzy społecznie będą pracować do końca życia. Wielkie, wielkie brawa dla nich. Drodzy Państwo, w związku z obchodami 40-lecia gminy Pakosław, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w partnerstwie z gminą Pakosław oraz gminną biblioteką publiczną w Pakosławiu ogłosił konkurs plastyczny pod nazwą Jestem dumny z tego, że mieszkam w gminie Pakosław. Najpiękniejsze miejsce w mojej gminie to. Zapraszam teraz wszystkich uczestników tego konkursu, a mianowicie w kategorii przedszkolaki Kręc Wiktoria, zapraszam na scenę. W kategorii uczniowie klas 1-4 Gajoła Anastazja, Jesiak Aleksandra, Malchery Katarzyna, Płóciennik Agata, Pośpiech Gabriela, Lena Staśkiewicz, Stolarz Franciszek, Świeżowska Kornelia, Talarczyk Krzysztof. Talarczyk Mariusz w kategorii klas 5-8. Andrzeja Kiwona, Jamroży Anna, Jelinowska Maria, Lenartowska Joanna, Maćkowiak Marcelina, Malcherek Klaudia. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci do nas docierają. Petrus Aleksandra, Płóciennik Zuzanna, Stolarz Maria, Świeżowska Maja, Wybierała Lidia, Zmuda Marta i Zygmatowska Roxana. Chodźcie tutaj do nas szybko, ktoś do nas nie dotarł, to szybciutko. Na wręczenie nagród zapraszamy tutaj na scenę pana wójta gminy Pakosław, pana Piotra Skrzypka oraz dyrektora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu, panią Halinę Kusz. Drodzy Państwo, konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej, która przedstawia najpiękniejsze miejsca w gminie Pakosław. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco. Moi drodzy, w kategorii przedszkolaki pierwsze miejsce zajęła Kręc Wiktoria. Wielkie brawa. Gdzie jest Wiktoria? Dobrze, w kategorii klas 1-4 szkoły podstawowej. Pierwsze miejsce Płóciennik Agata. Wielkie brawa. Drugie miejsce Jesiak Aleksandra.
No i trzecie miejsce, Świeżowska Kornelia. Wielkie, wielkie brawa dla małych artystów. No i w kategorii uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej. Pierwsze miejsce Płóciennik Zuzanna. Rodzinka chyba zgarnęła dzisiaj całą pulę. Drugie miejsce Zygmanowska Roxana. I trzecie miejsce Stolarz Maria. Nie ma też kogo, żeby ich odebrał w imieniu, no to pani chyba dyrektor tutaj ośrodka przekaże, tak? Przekaże później, dobrze. No i moi mili, ale wszyscy dostają dzisiaj nagrody i będą one też przekazane. Nie wiem, czy wszystkie dzieci do nas dotarły, oprócz tych, co wygrały. Jest jedna dziewczynka, jak masz na imię? Podpiej Gabriela. To zapraszamy po odbiór pamiątkowej gadżetów z gminy. No a pozostałym uczestnikom, jeżeli zgłoszą się tylko do pani dyrektor, to będą mogli odebrać swoje upominki za to, że wyraziły chęć udziału w tymże jakże cudnym konkursie. Jeszcze raz gratulujemy uczestnikom talentu i pomysłów. Wszystkie prace były staranne i przemyślane. Wystawa prac uczestników konkursu znajduje się przy wejściu na halę sportową. A więc przemówienia i życzenia gości. Ja może zaproponuję, żeby na początek, zanim przejdziemy do tych przemówień, przeczytam list gratulacyjny do odczytania, skierowany tutaj do mieszkańców gminy Pakosław przez Krzysztofa Grabowskiego do pana wójta. Szanowny panie wójcie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość z okazji 40-lecia gminy Pakosów. Chciałbym przekazać na pana ręce pozdrowienia oraz słowa uznania w związku z zaangażowaniem organizatorów włożonych w przygotowanie uroczystości. Jubileusz 40-lecia gminy to ważny moment dla całej lokalnej społeczności. Organizowane z tej okazji wydarzenie to doskonała okazja, aby zaprezentować wspaniały dorobek gminy i zachęcić mieszkańców do wspólnego przeżywania tego wydarzenia. Jest to także doskonała okazja, aby przypomnieć najważniejsze momenty i lokalną historię. Chciałbym pogratulować propagowania koncepcji zorganizowania wydarzenia integrującego społeczność gminy Pakosław. Należy zwrócić uwagę, że dzięki organizacji takich uroczystości lokalne społeczności wzmacniają swoje poczucie tożsamości regionalnej. Jestem przekonany, że uroczystość jubileuszu z okazji 40-lecia gminy Pakosław spotka się z entuzjastycznym odbiorem lokalnej społeczności, a zaplanowane atrakcje pozwolą spędzić dzień w znakomitej atmosferze. Życzę wszystkim mieszkańcom gminy Pakosław licznych sukcesów w kolejnych latach oraz realizacji kolejnych przedsięwzięć, których efektem będzie jednoczenie polepszenie jakości życia i zadowolenie mieszkańców. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszych obchodów, życząc wielu wspaniałych przeżyć. Z poważaniem, Krzysztof Grabowski. Wielkie brawa. Proszę, zapraszam wszystkich panów, którzy chcą jeszcze, jest pani, przepraszam, to jeszcze z panią, do zabrania głosu. Ja może zaproponuję formułę, chociaż państwo chyba wszystkich dobrze znacie, nie trzeba chyba ich przedstawiać, ale może na początek. Przedstawię się, Wojciech Ziemniak, zostałem upoważniony i
wpuszczony do mikrofonu jako pierwszy, mimo że powinienem według nazwiska mówić ostatni. Proszę Państwa, 40 lat minęło bardzo szybko dla Waszej gminy. Zobaczcie, zostaliście najbardziej wierni tutaj ci, którzy są gospodarzami dzisiejszej uroczystości. Przyjechaliśmy także tutaj uświętnić tą uroczystość, ale też i przekazać Wam najlepsze życzenia na ten nowy rok Przepraszam, to jest, widzicie, to jest... Ale to jest związane z prezentem, który mam, bo uczyłem szkołę, ale oczywiście z nowym rokiem 2023. Wszelkiej pomyślności, zdrowia, no i to, co myślę, że po tej pandemii i nie tylko normalności w tym nowym 2023 roku. A chciałbym przekazać prezent dla szkoły, bo w haśle gminy na początku jest tu warto się uczyć, więc żeby młodzież w Makosławiu się dokształciła z wiedzy o Polsce, a Polska nasza jest ładna i piękna, mapę Polski i jednocześnie klub olimpijczyka tutaj był wymieniony, no to dwie propozycje. Pierwsza, żeby potrenować kibicowanie w Łodzi 4 lutego, mam propozycję, ja przekażę 50 biletów dla młodzieży, żeby mogła pojechać do Atlas Arena, a na przykład wójt sfinansuje przejazd i będzie na jubileusz młodzież będzie mogła pojechać. Myślę, że Państwo przyjęliście moją propozycję. No to jeszcze dorzucę jedną sportową, a propos tego klubu olimpijczyka, w przyszłym roku są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Czy ktoś był z gminy Pakosław na Igrzyskach? Jeszcze nie, a warto, żeby pojechali. Także rzucam taką sportową rękawicę także gminie, aby ktoś z młodzieży z tej szkoły pojechał w przyszłym roku na Igrzyska do Paryża. Wszystkiego dobrego! Państwo, ja króciutko w imieniu pana ministra Jana Dziedziczaka chciałam bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejsze uroczystości i chciałam przede wszystkim Państwu jako całej gminie pogratulować pięknego jubileuszu. Cieszę się ze współpracy z włodarzem gminy, jak również z Państwem, z całą społecznością. Dziękuję i wszystkiego najlepszego. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, ja w tym nowym 2023 roku chciałem życzyć gminie wszystkiego najlepszego. Przypominam sobie, że moją pracę zawodową dokładnie 38 lat temu rozpoczynałem tu u Państwa kontrolując gminną spółdzielnię Samopomoc Chłopska i pamiętam te wędliny, które już dzisiaj się nie produkują, bo ktoś nie pamięta wędlin z Chojna wtedy, kiedy to z Nutri produkowano wędlinę, a Państwo jako gmina spółdzielnia, żeście się tutaj w gminie bardzo dobrze rozwijali. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w tym 2023 roku i kolejnych 40 lat rozwoju, a Panu Wójtowi na tych 40 kadencji nie będę mógł życzyć, bo niestety ograniczona jest tylko do dwóch, ale życzę w kolejnym roku ponownego wyboru Pani Przewodniczącej również, tak abyście Państwo mogli dalej służyć tej gminie. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. To jest z całą pewnością bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności gminy Pakosław. Państwo obchodzicie swoje 40-lecie reaktywacji. Ja swoją 40 będę przeżywał za kilka tygodni, więc jesteśmy prawie równolatkami. Chciałbym pochylić czoła przed tymi wszystkimi, którzy pracowali przez te wszystkie lata dla gminy, dla pracowników urzędu, dla byłego wójta, obecnego wójta, dla wszystkich radnych kolejnych kadencji, ale dla wszystkich mieszkańców, bo to Państwo tworzycie na co dzień dobro tej gminy, to Wy dbacie o jej przyszłość, to tutaj wychowujecie swoje dzieci, to z tą gminą wiążecie swoją przyszłość. Chciałbym Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, szczęścia, wielu okazji do uśmiechu,
i tego, żebyśmy w takich wspaniałych okolicznościach, czy to w gronie samorządowym, w gronie mieszkańców gminy, czy w gronie rodzinnym, czy przyjaciół, mogli spotykać się jak najczęściej. Wszystkiego dobrego dla Państwa, dobrego wieczoru, dobrej zabawy, bo rozumiem, że to jeszcze nie koniec. Panie Wójcie, ja w imieniu pań i członków i członki Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Pakosław pragnę także złożyć najserdeczniejsze życzenia dla Pana i dla całej władzy sprawującej tutaj w gminie. Najserdeczniejsze życzenia, gratulacje za te 40 lat pracy, a przy okazji także ogromnie podziękować za Pana wsparcie dla Kół Gospodyń, bo jest ono znaczne przez te lata, od kiedy Pan objął władzę. Za to wielki ukłon dla nas. Symboliczny anioł pokoju od nas dla Pana. Rok był ciężki, więc myślę, że ten anioł gdzieś tam będzie sprawował opiekę nad Państwem. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Pięknych życzeń i z okazji jubileuszu 40-lecia gminy Pakosław składamy wójtowi, panu Piotrowi Skrzypkowi oraz wszystkim pracownikom serdeczne gratulacje. Niech ten piękny czas będzie powodem dla wielkiej dumy. Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, kolejnych lat owocnej pracy, a także wielu twórczych inicjatyw dla dobra społeczności. Z wyrazami szacunku od dyrektora, pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Osieku. Szanowni Państwo, jak widzicie, jest nas tutaj spora grupa i każdy będzie mówił po jakieś 5-10 minut, więc troszeczkę czasu zajmiemy. A już tak całkiem serio, oczywiście w imieniu samorządu powiatowego chciałbym panu wójtowi, ale całej społeczności gminy złożyć przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu. Trzy punkty, krótkie. 40 lat minęło, jak jeden dzień można by zaśpiewać w gminie. I ten czas naprawdę szybko przeleciał. Czasami się zastanawiam, mając o 5 lat więcej, czy ja już jestem tak wiekowy, czy gmina jest taka młoda, ale myślę, że raczej zmierzam ku temu drugiemu. Gmina jest młoda, prężna i przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale to jest taki najlepszy czas, 40-latek. Ma dużo sił, już ma to doświadczenie, więc tego życzę, panie wójcie, aby dalej budować ten dobrobyt w gminie. Oczywiście to nie tylko w tym kontekście chciałem powiedzieć. Po drugie, co podarować gminie na tak piękny jubileusz? I oczywiście słowa, uroczystości mijają, wprawdzie pamiątki zostają, ale postanowiliśmy też uhonorować pana wójta taką statuetką piękną, którą wręczy pan wiceprzewodniczący, oczywiście dla pani przewodniczącej kwiaty, a od pana przewodniczącego list. I to chcielibyśmy, żeby był taki wymiar historyczny tej uroczystości. Natomiast myślę, że najlepszym prezentem dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich państwa, to jest to, co robimy razem w powiecie rawickim w gminie Pakosław. I to, przyznam, nie była żadna ustawka, że w ubiegłym roku, roku jubileuszu, naprawdę wykonaliśmy wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji. Począwszy od, kończyliśmy ścieżkę rowerową Rawicz-Osiek, ale również budowaliśmy tak ważny odcinek drogi jak Osiek-Pakosław, czy Kolejewko-Pakosław, czy wcześniej też drogę przez Chojno. Myślę, że te wszystkie już inwestycje służą Państwu i niech tak będzie dalej. Myślę, że mamy jeszcze parę rzeczy do wykonania i to jeszcze przed nami. A po trzecie, hasło gminy, które mówi Pakosław, tu uczę się, mieszkam, pracuję i odpoczywam. I myślę, że to jest taka kwintesencja Państwa gminy i życzę tego wszystkim dzisiaj, w waszym dniu waszego święta, waszej gminy, żeby właśnie Pakosław był takim miejscem najlepszym, waszym wymarzonym. Myślę, że jesteście tego najlepszym przykładem, że w Pakosławie można właśnie
mieszkać, cieszyć się i być dumnym z tego, że jest się właśnie z gminy Pakosław. I tego Państwu serdecznie gratuluję wszystkim w dniu dzisiejszego jubileuszu. Najlepsze życzenia od samorządu powiatu rawickiego dla wszystkich mieszkańców gminy Pakosław. Od dzieci poprzez pracujących, dla seniorów również. Wszystkiego dobrego. W imieniu gminy Rawicz, gminy Bojanowo, gminy Jutroś i gminy Miejska Górka, którą reprezentuję, wszystkim mieszkańcom, panu wójtowi życzymy, gratulujemy jubileuszu i życzymy dalszego dynamicznego rozwoju gminy. Pan wójt w swoim przemówieniu wspomniał, że rozstanie z gminą Miejska Górka, którą właśnie reprezentuje, odbyło się w sposób pokojowy, można by rzec, bez orzekania winy, żeśmy się rozwiedli. To rozstanie, myślę, że bardzo dobrze przysłużyło się i gminie Pakosław, i gminie Miejska Górka, bo najgorzej jest właśnie tłumić samorządność, tłumić aktywność mieszkańców. Mimo że żeśmy się rozstali, to od lat żyjemy w przyjaźni, współpracujemy ze sobą w wielu dziedzinach. Tutaj korzystając, że jestem przy głosie, chciałbym serdecznie pozdrowić wójta seniora i pana Stasia Stelmacha, z którymi przez prawie 30 lat współpracowałem dla rozwoju gminy Miejska Górka i dla rozwoju gminy Pakosław. Także panu wójtowi, wszystkim tu państwu obecnym, waszym najbliższym na nowy rok życzę dużo zdrowia, spokoju i pokoju. Wszystkiego dobrego. Przepraszam państwa bardzo, bo chciałbym pozdrowić wszystkich moich kolegów ze szkoły, znajomych. Bo ja, to jest akurat też trochę moja gmina, nie? Ja stąd pochodzę, dokładnie z Gór Pakosławskich, żeby było jasna sprawa. Wszystkiego dobrego. Szanowny wójcie, w imieniu zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego prosimy, przyjąć słowo uznania, gratulacje tak pięknego jubileuszu i życzymy dalszego prężnego rozwoju bankowi i właśnie gminie dalszej owocnej współpracy, bo współpraca naprawdę jak do tej pory bardzo dobrze się układa i oby tak pozostało. Gratulujemy. Wszystkich bardzo serdecznie. Byłem szczęśliwy, kiedy się wyprowadzałem z naszej gminy, ale jestem jeszcze szczęśliwszy, kiedy wróciliśmy do tej gminy, kiedy przyjechałem z całą moją rodziną i chciałbym powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że możemy mieszkać w tym miejscu. I tłumacząc słowo gmina na angielski, to jest community, ale tłumacząc z powrotem, to jest społeczność. I życzę nam wszystkim, żeby każdy z nas czuł się członkiem tej społeczności, nie tylko mieszkańcem, ale członkiem społeczności, kimś, kto może mieć wkład i być częścią tego miejsca. Dzień dobry wszystkim. Z okazji 40-lecia istnienia gminy Pakosław składam najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania wszystkim, którzy angażują się w rozwój gminy od początku jej istnienia. A czynią to mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje publiczne, pracownicy samorządowi, sołtysi, organizacje pozarządowe, różne grupy zawodowe i wiekowe, a w sposób szczególny włodarze gminy i rady wszystkich kadencji. Przekazuję również wyrazy uznania dla wszystkich znakomitych pomysłów, projektów, zadań i inwestycji realizowanych z myślą o rozwoju gminy oraz dla wszystkich działań integrujących lokalną społeczność wokół ważnych dla niej spraw i wydarzeń. Życzę siły, wytrwałości i odwagi w wytyczaniu i realizacji kolejnych celów, satysfakcji w podejmowanych decyzji oraz wszelkiej pomyślności i składam podziękowania za dotychczasową współpracę. We własnym imieniu pracowników. W dniu jubileuszu 40-lecia istnienia gminy Pakosław na ręce pana wójta Piotra Skrzypczaka
składamy najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy wdzięczności za wkład włożony w budowanie naszej lokalnej społeczności i rozwój gminy Pakosław. Gratulujemy wszystkich dokonań poprzednich lat, jak również konsekwentnych działań i projektów służących ciągłemu rozwojowi gminy Pakosław, która z każdym dniem staje się piękniejsza i bardziej przyjazna mieszkańcom. Dziękujemy wszystkim pracownikom samorządowym, Państwa radnym oraz włodarzom gminy, zarówno tym, którzy aktualnie są związani z gminą, ale i tym, którzy od początku powstania gminy przez wiele lat pracowali i byli zaangażowani w służbę dla dobra gminy. Dzięki Państwa zaangażowaniu udaje się realizować kolejne cele i podejmować inicjatywy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Wszystkim Państwu życzymy kolejnych sukcesów na szczeblu gminnym, wytrwałości w działaniu, a ze swojej strony zaś dziękujemy za owocną współpracę. Właściciele Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Dworecki, Edward Dworecki, obecny tutaj, i Grzegorz Dworecki. Mówią, że ostatni będą pierwszymi, na to liczę. Szanowny panie wójcie, że tak, z okazji jubileuszu 40-lecia gminy Pakosław na ręce pana wójta składamy założycielom, radnym i działaczom społecznym, byłym i obecnym oraz wszystkim pracownikom serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Gratulujemy owocnej działalności na rzecz rozwoju gminy Pakosław. Państwa zaangażowanie i osobisty wkład w rozwój naszej gminy jest doceniany przez mieszkańców. Podkreślić należy, że gmina Pakosław oprócz dbałości o rozwój ekonomiczny wspiera dorobek kulturalny, dba o bezpieczeństwo mieszkańców oraz troszczy się o środowisko naturalne. Życzymy panu wójtowi, Radzie Gminy Pakosław oraz wszystkim pracownikom dalszych, satysfakcjonujących i twórczych rocznic oraz pomyślnej działalności służącej rozwojowi gminy oraz społeczności lokalnej. Dziękujemy za dotychczasowe 40 lat, a na kolejne życzymy wytrwałości i siły. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławie. Gratulujemy. Ja jeszcze raz wtarnęłam na scenę, ale właśnie w imieniu swoim i w imieniu wszystkich nas nagrodzonych, nominowanych za tą naszą pracę społeczną, którą kiedyś wykonywaliśmy, bo teraz już jesteśmy na emeryturach. Bardzo, bardzo dziękujemy naszym władzom za po prostu za docenienie nas. Starszych osób, bo już jesteśmy na emeryturach i właśnie to jest dla nas wielka radość, że ktoś jeszcze widzi tą naszą społeczną pracę, kiedyś wykonywaliśmy. Także bardzo, bardzo dziękujemy młodym naszym władzom i życzymy dużo sił do dalszej pracy i współpracy może jeszcze, jak damy siły. Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie piękne życzenia, dowody uznania, sympatii. Jeśli te życzenia chociaż w połowie się spełnią, to nasi mieszkańcy będą najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, a nasza gmina najbardziej zasobna, najlepiej uposażoną gminą w Polsce. Drodzy Państwo, gmina Pakosław to ziemia, na której mieszkamy, to budynki, instytucje, ale przede wszystkim ludzie. I w ciągu tych ostatnich 4 lat, kiedy mam okazję pełnić funkcję wójta gminy Pakosław, spotkałem wspaniałych ludzi. Działaczy, sołtysów, radnych, seniorów, współpracowników, mnóstwo dowodów sympatii. Czasami są to i trudne rozmowy. Ale w większości są to słowa wsparcia, które utwierdzają mnie, że to, co robimy, jest słuszną drogą. Wszystkiego dobrego dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców gminy Pakosław. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moi drodzy, organizatorzy jubileuszu dziękują za pomoc
zorganizowaniu tej imprezy Szkole Podstawowej imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Pakosławiu, Gminnej Bibliotece Publicznej w Pakosławiu, Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Pakosław. Składają również podziękowania sponsorowi imprezy Fundacji Rodziny Duda imienia Maksymiliana Duda oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację dzisiejszych obchodów. Wszystkim gościom dziękuję za przybycie i obecność na dzisiejszej uroczystości, a teraz przyszedł czas na ten cudowny port jubileuszowy, na który organizatorzy zapraszają wszystkich zgromadzonych gości i na kawę. Dziękujemy jeszcze raz za Waszą obecność.